Cześć kochani, witam Was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Klaudia i w dniu dzisiejszym wylądowałam w Los Angeles. Bardzo się cieszę, ponieważ nigdy wcześniej tutaj nie byłam, a Ameryczka zawsze spoko. Ja po locie od razu poszłam spać, ponieważ lot był dość długi, bodajże ponad 16-godzinny. Wyspałam się, wstałam, no i za chwileczkę będę wybierała się na dół do hotelowego lobby, ponieważ prawdopodobnie z członkami z mojej załogi będę wybierała się na miasto. Wy już na pewno wiecie, jak oglądaliście moje wcześniejsze filmiki i zdążyliście troszeczkę mnie poznać. Ja zazwyczaj te layovery spędzam na własną rękę, natomiast tym razem hotel znajduje się naprawdę daleko od miejsc, które chciałabym odwiedzić. Więc dlatego zdecydowałam się, że wybiorę się z załogą. Do tego na naprawdę bardzo fajnych ludzi trafiłam. No i nigdy nie zaszkodzi wybrać się w grupie. Jedyne, co mnie martwi, to pogoda, ponieważ zawsze właśnie jak mam jakieś fajne plany, żeby gdzieś się wybrać, pozwiedzać, no to akurat jest ulewa. No ale nic, nie poddaję się. Zaraz idę się tylko przebrać, coś przekąsić, wypić coś ciepłego, no i wyruszamy do miasta. W ogóle dla tych, którzy obserwują mnie na moim Instagramie, do którego również bardzo serdecznie Was zapraszam, tam wrzuciłam zdjęcie, ponieważ bardzo dużo osób, wcześniej o tym nie mówiłam, ale naprawdę to już jest kolejna osoba, która mówi mi, że wyglądem jestem podobna do Demi Moore, do aktorki, może kojarzycie. Powiem Wam, no ja nie wiem, ja tego podobieństwa no tak niekoniecznie widzę, może takie same włosy. Dajcie mi koniecznie znać w sekcji komentarzy, co Wy myślicie. Dobra, ja już jestem ubrana, gotowa do wyjścia. Współczuję tylko tym, którzy mają obok mnie pokój, ponieważ ja zawsze jak się szykuję, to muszę mieć bardzo głośno włączoną muzykę, ale to tylko na chwilę, bo już wychodzę. W ogóle w planie miałam zakręcić moje włosy, podkręcić trochę te końcówki, żeby mieć ładne zdjęcia na pamiątkę, ale niestety pogoda nadal nie rozpieszcza, leje, więc tak naprawdę pewnie by te loki nie przetrwały zbyt długo. I powiem Wam, no zobaczymy jak to będzie na mieście, ale coś czuję, że będę chciała tutaj wrócić. Jakieś to miejsce daje mi taki pozytywny vibe. Tak w ogóle, jak tylko wylądowaliśmy, nawet po tym 16-godzinnym locie, no nie wiem, byłam jakaś taka pełna energii. Podobny vibe miałam w maju. Nie wiem, jak to się stało, ale czekam na resztę grupy. Jestem pierwsza i bardzo mnie to cieszy, ponieważ zazwyczaj w hotelach, w których się zatrzymujemy, w lobby jest Starbucks, tam za mną jest. Nie wiem, czy go widzicie. Na pewno się do niego później wybiorę, bo zawsze mamy tutaj do tych Starbucksów zniżki. You could find the star of Frank Sinatra here in the front of this building because this is where Frank Sinatra used to get his haircut in the basement. You have B.B. King's Lucille, most famous guitar there and there. You have 1 of 15 Eddie Van Halen's. You have Dick Dale, Geezer Butler, Melissa Etheridge,
Slash, and many others. They're in. One, two, he's coming for you. Here on the right-hand side, the gray building, where Johnny Depp gets eaten by the bat. The living room turns into a pool of blood. Of course, let's get going. Further down Sunset we go. Yeah. Later on in the evenings, the girls will be working on that. Entourage. They buy a bottle of liquor here, then they head up to the Hollywood Hills to party. The show is produced by Mark Wahlberg. Shout out to Mark Wahlberg. He's a real nice guy. This is where Christopher Reeve's Superman fought Lex Luthor. Elvis gifted a Cadillac to a waitress here, a pink one. If Elvis liked you, then he'll give you a Cadillac. Now, this place was once called Wolfie's. This was filmed. Kish My Grits. My name is Mel. If you guys want some mimosas, just let me know. Right now's the time. No mimosas. So he jumped like a flea. I'm like, God damn, how you get up there? That is the school of Xavier in the movie X-Men. Yeah, man. This is 50 Cent. I just had a flight with 50 Cent recently. Really? Yeah, New York right flight. Look. Yeah. 50. That's 50 Cent back there. You know you made it, man. You know you made it when you just right there chilling, man. Let's get on up there, of course. I'm just kidding. Here on the right hand side, you see this blue building? California, such a lovely place, such a lovely place. About $1,000 a night, $50 for a salad. Get as many croutons as you want. This country is beautiful, y'all. Thank you. What a beautiful country, man. But take my word for it from an article read online. Lionel Richie, he owns 9 blocks of Rodale Drive, to your left and to your right. Of course, he bought these homes back in the 80s for a little over $85 million. Today, his real estate holdings here on this road alone are worth over $1 billion. This is the best performing real estate market in Casa Batlló, downtown Barcelona. And La Sagrada Familia, a church that has been under construction over 175 years in the making. Of course, here to the right, this is the most prestigious store here on Rodale. To shop in here, $1,500 just to enter. $50,000 for a coat, $3,000 for a tie. This is where George Bush gets his cologne, $7,500. We all know George Bush. She works out hard too, but hey. The Michelangelo of body sculpting. The location. I had to pull out the photos, you know, because of the house back there, you know, make sure that we're on track, you know, at that point. You know? Cześć, już do Was wracam, ponieważ wróciłam z wycieczki. Powiem Wam, jestem padnięta. Tylko właśnie złapałam sobie z lobby kawę ze Starbucksa. W ogóle zamówiłam tutaj jakąś nowość. Mają, nie wiem czy w Polsce jest dostępna, latte pistacjowe. W ogóle posmakuję, bo jeszcze nie smakowałam. Oczywiście jak zawsze na mleku owsianym. Ale powiem Wam, bardzo dobre, bardzo dobra ta kawka, więc jeżeli jest taka w Polsce, to polecam. A już Wam powiem, że potrzebowałam czegoś ciepłego do rozgrzania się, ponieważ na dworze zimno pada, chociaż właśnie jak zwiedzaliśmy, no to chwilami na szczęście nie padało. No a nasza cała wycieczka w skrócie Wam przytoczę. Zamówiliśmy sobie Ubera z hotelu.
żeby dostać się do samego centrum miasta, na ulicę, na której są te gwiazdy z imionami sławnych osób. Chwilkę sobie tam pospacerowaliśmy, po czym podszedł do nas jeden chłopak, który oferował wycieczkę. No i myśmy się zdecydowali na tą wycieczkę. Była to wycieczka takim, nie wiem jak to się nazywa, Melex, taki samochodzik, wiecie, taki wycieczkowiec. No i po prostu zabrał nas do większości miejsc, no i do tego, na którym najbardziej mi zależało, czyli aby zobaczyć Hollywood Sign. Oprócz tego pokazywał nam domy sławnych osób i powiem Wam, że ta wycieczka no była dobrym pomysłem, bo chociaż mieliśmy coś do roboty, a jako że był to mój pierwszy raz tutaj w Los Angeles, to jak najbardziej się cieszę, że po prostu zaliczyłam te najbardziej popularne miejscówki. A w ogóle przewodnik bardzo śmieszny nam się trafił, ponieważ co się tylko gdzieś zatrzymywaliśmy i byli jacyś piesi, to on zaraz wymyślał im ksywki jakichś sławnych osób i do nich w ogóle wołał i nam mówił, ale tak głośno, bo miał taki mikrofonik i mówił: o, zobaczcie, a tutaj Angelina Jolie! I tak i ta dziewczyna tak stoi na tym przejściu i się tak patrzy, uśmiecha. Więc powiem Wam, że no tutaj, jak to w Ameryce, atmosfera jest naprawdę bardzo pozytywna. Jeszcze szybciutko pokażę Wam, co kupiłam. No to są takie drobnostki, ponieważ tylko dwa bryloczki, ale bardzo mi się podobają. Jeden z takim napisem Hollywood. On jest taki właśnie biały, ale się mieni. Nie wiem, czy to widać jak w kamerze. Bardzo, bardzo, bardzo mi się spodobał i zostawiam go dla siebie. Zobaczcie już w ogóle, jak moje klucze wyglądają. Tutaj mam bryloczek z Miami, moją stewardeskę, no i teraz będę miała Hollywood. A kolejny bryloczek jest dla mojej siostry. Dość nietypowy, ponieważ to są makaroniki. Makaroniki może niekoniecznie kojarzą się z LA, no ale tak mi się spodobał ten bryloczek. A jeszcze w ogóle moja siostra teraz się uczy właśnie piec profesjonalnie ten oto deserek, więc myślę, że na pewno jej się spodoba. No jeszcze tutaj ma taki mały napis o Hollywood, że wiadomo, że to jest przywiezione z Ameryczki. A tymczasem ja idę dokończyć moją kawę, wykonać kilka telefonów, no i tak sobie tutaj podpoczywam, no i na pewno odezwę się do Was wkrótce. Nagrywam dla Was kolejnego dnia, jest to już mój ostatni dzień tutaj w Los Angeles, ponieważ po południu powracam do Dubaju. W ogóle w nocy dostałam takiego fajnego newsa, ponieważ okazało się, że jedna z moich koleżanek właśnie do LA przyleciała. Oczywiście zostaje w tym samym hotelu. No i tak się umówiłyśmy, że dziś przed jeszcze moim wylotem spotkamy się na kawę. No ona niestety przyleciała po mnie z inną załogą. No jakby nie mogli nam razem dać lotu, co za problem. No ale dobra, trudno. I tak się cieszę, że tutaj jeszcze zdążymy się na chwilkę spotkać. I w ogóle śmieszne jest to, ponieważ przed tym lotem my się właśnie umawiałyśmy na kawę. Jakoś tak ja się tak średnio czułam, jeszcze do siebie dochodziłam po tych przeziębieniach. I jakoś tak to odwołałam, bo mówię, jeszcze ciebie zarażę. I teraz jak się okazało, że spotkałyśmy się na tę kawę tutaj w Stanach. A jeszcze zanim wyjdę, chciałabym pokazać Wam tutaj, jak prezentuje się mój pokój. Nie ukrywam, plan jest zawsze taki, żeby pokazać Wam pokój od razu po przyjeździe, jak jest, wiecie, jeszcze nieużyty, czyściutki. Natomiast zazwyczaj zaraz po tych lotach padam, biorę prysznic, idę do łóżka, więc po prostu teraz wypoczęłam, mam już ostatni dzień w tym hotelu, no i naszła mnie ochota, żeby właśnie Wam dzisiaj go pokazać. Jak już zauważyliście, znajdujemy się w łazience. Toaleta dzieli się na takie dwie części, a tutaj jeszcze jest szafa, już czeka na mnie mój mundur. No toaleta jak toaleta, z takim tutaj prysznicem. Przejdziemy tutaj dalej do pokoju, tutaj mamy lustro.
Dalej mamy biureczko. Bardzo lubię właśnie jak są biurka w pokojach, ponieważ często biorę ze sobą swojego laptopa, na którym właśnie lubię sobie popracować. Ogromne łoże, taki wypoczynek, telewizor, a widok, powiem Wam, w ogóle jeszcze jest wcześnie rano, ale widok, no widok jak widok, sami zobaczcie jaka pogoda, taka mgła, szaro-buro, nieciekawie, widok jak zwykle mam na parking. Idzie księżniczka Monika. How we met you? Oh my god. Dobra, moi drodzy, mój czas tutaj w LA niestety już dobiega końca. Podsumowując, naprawdę bardzo mi się tutaj podobało i będę starała się, żeby tutaj jeszcze raz wrócić. Więc ja lecę się przyszykować do lotu powrotnego, a Wam chciałam bardzo serdecznie podziękować za oglądanie tego odcinka. Zachęcam Was do zostawiania kciuków w górę, do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, oraz do komentowania, do sekcji komentarzy, ponieważ uwielbiam czytać oraz odpowiadać na Wasze komentarze i widzimy się w kolejnym filmiku.